Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. dzisiaj zaproszenie do naszego programu przyjął Pan Mikołaj Wild, były prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego. Szczęść Boże, dobry wieczór. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Panie Prezesie, na początek sondaż Ibris z 9 maja, 9 maja opublikowany. Ponad 61% pytanych popiera budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z czego wynika to poparcie? Bo wydaje mi się, że ono nie jest od zawsze i w ostatnich miesiącach się zmieniło. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego cieszy się pewnym stabilnym poparciem, ale rzeczywiście po y, w ostatnich wyborach to poparcie znacząco wzrosło. Y, wydaje mi się, że y, zasługą jest tutaj całkowicie oddolna akcja popularyzowania wiedzy na temat tego projektu. Bardzo się z niej cieszę, ponieważ dzięki temu praktycznie każdy Polak miał okazję w ostatnich miesiącach dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi w tym projekcie jak wielkie korzyści wiążą się z tym projektem zarówno dla polskiej gospodarki, polskiej obronności, ale też polskiego potencjału ekonomicznego, należy się z tego tylko cieszyć. To tak pójdziemy od ogółu właśnie do szczegółu, ale zanim. Czy w ogóle będzie o czym rozmawiać? Mówi Pan po wyborach ta sytuacja z poparciem się zmienia. No właśnie, a jak zmienia się sytuacja Centralnego Portu Komunikacyjnego? Co Pan myśli? Jest przyszłość dla tego projektu po 13 grudnia ubiegłego roku? Jestem przekonany o tym, że dla projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego jest e, przyszłość. Jestem przekonany, że ten projekt zostanie zrealizowany. Pytanie tylko czy w jakim stopniu będzie realizowany przez ten rząd, czy też czy w, w jakim kadencji. stopniu a w jakim stopniu przez następne. To co e, już wiemy o projekcie, to w, w ostatnich miesiącach nastąpiła olbrzymia zmiana, jeżeli chodzi o warstwę komunikacyjną. Z takiego bardzo stanowczego stanowiska, o co chodzi w ogóle, po co, po co ta gigantomania, megalomania, przeszliśmy do y, test gdy kolejni ważni politycy koalicji rządzącej mówią: To jest projekt ważny, zrobimy go lepiej. To bardzo dobry kierunek. A to nie jest tak, panie prezesie, że teraz mamy kampanię za kampanią i ludzie, no, cytowaliśmy badania przed chwilą, ktoś byłby samobójcą politycznym, kto by powiedział teraz, że jest przeciwko CPK? Tak może być, tak może być. Jednak e, nawet licząc się z tym, że tu chodzi tylko po prostu o, brutalne, e, o brutalną me, jakąś mechanikę i e, inżynierię społeczną, to e, no miejmy tego świadomość, że e, te deklaracje one padają i one zostają, zostają w eterze. To są deklaracje, z których polityków należy rozliczać. I e, jestem przekonany, że e, to będzie miało miejsce niezależnie od wyniku tych i na kolejnych wyborów. Panie prezesie, problemy komunikacyjne wokół CPK to jest jedyny zarzut, który jest Pan w stanie skierować wobec Maciej Laska, pełnomocnika rządu do spraw CPK. Czy jest więcej tych problemów, które w ostatnich miesiącach, tygodniach obserwujemy w związku z tym dużym projektem? Znaczy, podstawowym problemem jest to, że z planu y, koalicji, nowej koalicji rządzącej, Zatrzymać, zaudytować e, projekt CPK. Zrealizowano tylko pierwszą część. Projekt został zatrzymany, audyty nie zostały przeprowadzone. E, wszystkie decyzje, które są teraz podejmowane, na przykład szalenie kontrowersyjne decyzje, które dotyczą rozbudowy lotniska Chopena, są podejmowane w oparciu o arbitralne przekonania, a nie w oparciu o, o analizy, które zostałyby w ciągu ostatnich miesięcy. Przeprowadzone. To niepokoi i to zatrzymanie, zamrożenie projektu jest bardzo złym prognostykiem. No ale premier Tusk w lutym, na w spotkaniu z prezydentem na Radzie Gabinetowej, mówił, że ma ekspertyzy, które przekonują go do tego, że, że ten projekt w ogóle się nie opłaca i jest bezzasadny. Pan zna Czy takie ekspertyzy? Albo Rze podstawy do takiej ekspertyzy? Czy rzeczywistość pokazała, ponieważ i posłowie wystąpili e, o udostępnienie tych ekspertyz. I były wnioski, z tego co wiem, o dostęp do informacji publicznej. Takich ekspertyz nie ma. To jest hipostaza, to jest opowieść, to jest opowieść o bytach, które nie istnieją. I można tylko z przykrością skonstatować, że nie jest dobrze, jeżeli wypowiedzi o, o tak istotnym projekcie jak e, projekt CPK, wypowiedzi najważniejszych polityków w państwie, Muszą być prostowane przez serwisy fact-checkingowe, takie jak Demagog.pl, czy też dostają community notes od XA na mediach społecznościowych. To nie jest dobra sytuacja, która dotyczy jednakowoż warstwy komunikacyjnej. Bardziej niepokojące jest to, że prace dotyczące CPQ tak naprawdę zostały zamrożone. Dobrze, panie prezesie, to teraz przejdziemy do, do samego projektu. Ale jeszcze do, do kwestii rządowych wrócimy. Czy my możemy sobie pozwolić na odejście od tego projektu? Czy pan widzi do tego przestrzeń, że. Inaczej, może tak. Co się wydarzy w Polsce, jeśli tego projektu nie zrealizujemy? Jeżeli e, program CPK nie zostanie zrealizowany, to na poziomie lotniczym będziemy nadal. Przepraszam za to wyrażenie, ale lotniczą prowincją, takim. E, Zasobnikiem dla pasażerów, zasobnikiem dla pasażerów, z pasażerami dla dojrzałych rynków lotniczych. Jeżeli będzie, nasz biznes będzie chciał utrzymywać kontakty z, państw, z innymi państwami, będzie musiał je, będzie musiał podróżować za pośrednictwem zagranicznych lotnisk. Jeżeli chodzi o cargo lotnicze, to zostanie utrzymana sytuacja. W której przeszło 80% towarów lotniczych y, opuszczających Polskę, opuszcza najpierw Polskę na Tirach y, w ramach obsługi Road Fidel Service, a przepakowywana jest na samoloty dopiero w zagranicznych, y, na zagranicznych y, lotniskach. Będziemy mieli sytuację, w której na poziomie kolejowym wciąż niezintegrowany zostanie y, nasz system kolejowy, wciąż będziemy mieli. Przez kolejne pokolenia system y, kolejowy, który odziedziczyliśmy jeszcze po państwach zaborczych. To w skrócie. Wielka utracona szansa, y, która byłaby złożona tylko na, na ołtarzu krótkowzrocznej kalkulacji politycznej. Taka jest moja ocena. Panie Prezesie, y, dla przypomnienia wiemy, że są już przy CPK inwestorzy zagraniczni. I właśnie przypomnijmy, kto to jest, jakie ma doświadczenie, no i właśnie jaki, jaki będzie ten wkład w projekt tych inwestorów. Model, model finansowania lotniska e, CPK zakładał e, udział, e, po pierwsze podzielenie się odpowiedzialnością za projekt z inwestorami tak zwanymi branżowymi, którzy mają swoje doświadczenie w e, zarządzaniu lotniskami. E, tutaj po trwającym przeszło rok, e, o tym procesie selekcji ostatecznie zostało wybranych dwóch takich kandydatów na inwestorów do dalszych y, prac. To jest, y, to jest konsorcjum y, firmy, firmy Vinci Airports i y, IFM, to je, czyli Australijski Fundusz Inwestycyjny. Te dwa podmioty traktowane łącznie, ponieważ stworzyły konsorcjum, aby ubiegać się o bycie inwestorem na Centralnym Porcie Komunikacyjnym. W 2019 roku lotniska, ich lotniska obsłużyły blisko pół miliarda pasażerów. To pokazuje, jaki potencjał, jaki potencjał jest biznesu, który chce brać udział w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. No właśnie, panie Prezesie, i teraz. Co taki inwestor tak poważny, który no, przywołuje pan liczby, myśli, powinien myśleć, może myśleć, kiedy widzi na to, co robi obecny rząd? Znaczy, chciałbym, chciałbym sądzić, że myśli, że to po prostu jest koloryt miejscowy, że to są tylko pewne że jest to wynik pewnej zbrutalizowanej debaty publicznej, a procesy biznesowe. Będą szły dalej być może z większym bądź mniejszym opóźnieniem. Ale tak naprawdę dopiero czas pokaże, na ile ten deklarowany zwrot, który obserwujemy na poziomie komunikacyjnym, jeżeli chodzi o CPK w koalicji rządzącej, od gigantomania, megalomania do to jest projekt, który szanujemy i chcemy dać mu szansę, na ile ten projekt rzeczywiście będzie realizowany i na ile inwestorzy będą do niego zaproszeni. To teraz na chwilę Panie Prezesie zostanę adwokatem diabła i będę przywoływał te argumenty, po które sięgają przeciwnicy CPK, tak żebyśmy mogli posłuchać Pana wizji na ten temat. No i właśnie Pan o tym wspomniał. CPK to gigantomania wymysłu PiSu, Zjednoczonej Prawicy. Jak to jest z tym projektem? On faktycznie to jest wymysł Prawa i Sprawiedliwości, czy, czy to się pojawiło już wcześniej? Czy żadne z tych zdań nie jest prawdziwe? O, po pierwsze, y, mówimy o lotnisku, które po zrealizowaniu, y, i to w wersji jeszcze przed y, ostatecznym stuningowaniem, które polegało na zejście z przepustowości początkowej 40 milionów pasażerów na 34 miliony pasażerów, byłoby dwunastym lotniskiem y, w Europie, jeżeli chodzi wypełnione, Brzydko powiedzieć, podkorek. Tak? Gdyby to byłoby dwunaste lotnisko w Europie, e, trudno mówić, żeby Polska ze swoim potencjałem ekonomicznym, demograficznym, e, mając dwunaste lotnisko w Europie, ulegała jakiejś pokusie gigantomanii. Nie jest to też projekt e, Prawa i Sprawiedliwości. Jest to projekt, jest to wynik, sam program CPK, to są połączone pod jednym, w, w jednym wspólnym przedsięwzięciu. Projekty, inicjatywy, które w Polsce były rozwijane od ostatnich dekad. To, co zjednoczona prawica dodała do tych tysięcy stron analiz, był ten jeden kluczowy składnik, to znaczy podjęcie decyzji tak robimy. To jest ten składnik, które oddziela rząd Zjednoczonej Prawicy od dekad, od których rozmawiano o nowym centralnym lotnisku, nowej rozbudowie kolei dużych prędkości, integracji systemów kolejowych w Polsce. To jest ten element, i tutaj rzeczywiście Zjednoczona Prawica bardzo silnie zainwestowała w ten projekt, także wizerunkowo, ale też politycznie i to było konieczne, ponieważ w innym przypadku ten projekt, który idzie tak w poprzek różnych, Zasta, świata zastanego, również politycznego, urzędowego, inwestycyjnego, nigdy by się nie wydarzył. I to jest ta. W tym, w tym w ten, z tego punktu widzenia tak, jest to projekt Zjednoczonej Prawicy. Połączone zostały inicjatywy, które były rozwijane od dekad i został ten dodany do nich ten kluczowy składnik, który oddziela y, sukces od marzenia od sukcesie. Właśnie, a panie prezesie. Y Skąd pewność, że w Polsce, a raczej nie w Polsce, tylko w tym naszym regionie, bo CPK nie tylko Polskę ma obejmować w tym względzie tych gałęzi, którymi ma sięgać, skąd pewność, że jest takie zapotrzebowanie pod względem turystycznym przewozu osób, pod względem transportu towarów, kargo? Dlaczego? za kilka lat ludzie na całym świecie będą chcieli korzystać z CPK, a nie z Wiednia, Frankfurtu, Amsterdamu. No bo to też jest argument, który jest podnoszony i to, to, co Pan mówił przed chwilą o tym, że Prawo i Sprawiedliwość się zdecydowało na to, żeby zrobić krok naprzód, powiedzieć tak. Może inni nie widzieli do tego powodów. Jest takie zjawisko w zarządzaniu jak analysis paralysis. To jest, to jest sytuacja, w której osoba, która ma zarządzać, boi się podejmować decyzje, w związku z czym zleca kolejne analizy, żeby Odciążyć się od e, podejmowania tych e, decyzji. E, są pewne e, trwałe powiązania, które sprawiają, że ten projekt po prostu musi się udać. Pierwszym z tych powiązań jest powiązanie e, rozwoju rynku lotniczego z mająt bogaceniem się społeczeństwa czyli z dochodem, z dochodem krajowym brutto na głowę. I e, tutaj. Mamy do, innymi słowy, zupełnie rozwijając kiedy rozpo, gospodarka się rozwija, w naturalny sposób pasa, y, potencje, pasa, ludzie, obywatele stają się pasażerami. Obywatele Czyli mamy więcej, więcej pieniędzy i chcemy więcej latać. Tak, ale to nie tylko chodzi o ruch turystyczny. To chodzi o ruch y, biznesowy. Chodzi o im więcej, im więcej mamy globalnych firm, tym te firmy. Potrzebują mieć partnerów w różnych krajach, ponieważ eksportują swoje usługi. Zaprasza, Im bardziej otwieramy się na świat, zapraszając obce usługi i obce e, towary też do swojego, na swój rynek. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o kargo lotnicze, które jest tutaj rzeczywiście e, całkowitym e, zmianą, wprowadza całkowitą zmianę reguł gry, e, miejmy świadomość, że tak jak e, powiedziałem kilka minut temu, kilka minut temu Niecałe 20% towarów, które trafiają do Polski albo opuszczają Polskę za pośrednictwem transportu lotniczego, jest obsługiwane przez polskie porty. Większość, 80% tych towarów jest transportowane tirami do obcych portów. Tu nie chodzi o sytuację, to nie jest gigantomania stworzyć taki system, w którym wygodniej będzie te towary transportować z Polski. Po prostu to jest. I wreszcie to jest po prostu y, efektywne y, systemowo. Wreszcie trzeci wątek, wątek geograficzny y, jest tak y, w systemach y, hubów, czyli tych takich y, portów lotniczych, które ogniskują w sobie, jak, w, y, jak promienie w soczewce ruch y, po to, aby móc wysyłać pasażerów dalej, dalej w świat. Że umiejscowienie hubu najbliżej e, granicy sprawia, że e, ten ruch w sposób efektywny może być zgromadzony do podróży międzykontynentalnych e, do Azji. My jesteśmy i długo jeszcze będziemy e, położeni państwem granicznym Unii Europejskiej e, od strony wschodniej, co oznacza, że umiejscowienie w Polsce e, hubu lotniczego zorientowanego na Podróże e, na wschód ma bardzo poważne e, i bardzo obiecujące racje biznesowe. Panie prezesie, to na koniec jeszcze wróćmy do, de do decyzji rządu, e, które będą podejmowane. E, prezydent Andrzej Duda miał w poniedziałek usłyszeć od premiera Donalda Tuska, że rząd planuje dwie zmiany przy projekcie CPK. Pierwsza to taka, że pełnomocnik rządu do spraw CPK właśnie będzie przeniesiony z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do Ministerstwa Infrastruktury. Tak wcześniej było, minister Chorała też w drugą stronę tę podróż tak. odbył. I co by to oznaczało? To jest dobry ruch w dobrą stronę? To jest bardzo dobry ruch. To, to jest bardzo dobry ruch. Tutaj yy, ta zmiana, która wydarzyła się podczas poprzedniej kadencji, wiązała się z koniecznością yy, skupienia się na pozyskaniu finansowania. Oderwaniu się od takiej naturalnej zależności od ministra e, infrastruktury. Wydaje się, że długoterminowo te kompetencje powinny być w Ministerstwie Infrastruktury. To jest dobra zmiana e, i pomaga ona, pomaga ona e, myśleć o CPK w sposób. Druga dokolowy. zmiana chyba się Panu mniej spodoba, bo dotyczy y, części kolejowej projektu CPK. Y, ma dojść do zmian. Hmm, o, które sygnalizuje kierownictwo nowe CPK, yy, czyli ta wizja tego, aby te szprychy kolejowe zbiegały się w centralnym porcie komunikacyjnym to według nowych władz yy, nie jest potrzebne i niekoniecznie ta kolej ma tak wyglądać, jak Państwo ją yy, projektowali. No i to też prezydent miał usłyszeć od pana premiera. Taka zmiana jest planowana. A, no tutaj, oczywiście, trzeba by poznać istotę zmiany, ponieważ tutaj mam wrażenie, że. Chyba trzeba będzie jeszcze sporo poczekać. Tak, jest taka możliwość. Tutaj trzeba by poznać szczegóły, dlatego że jest to, jak to się mówi w retoryce, walka z chochołem. To znaczy mam wrażenie, że koalicja rządząca stworzyła sobie pewne wyobrażenie na temat CPK i bohatersko z nim toczy walkę. Jednym z, tym, z tych błędnych wyobrażeń jest to, że wszystkie szprychy splatają się w centralnym porcie komunikacyjnym. To, co jest kluczowe to tak naprawdę żeby w centralnym porcie komunikacyjnym w tym węźle kolejowym y, położonym wokół lotniska spotykały się dwie magistrale kolejowe magistrala północ-południe czyli y, magistrala centralna magistrala kolejowa tak zwana oraz magistrala wschód-zachód czyli Y a to jest kluczowe I, to dla jest, I to jest kluczowe dla inwestycji, ponieważ wszystkie inne, wynika? wszystkie inne szprychy, wszystkie inne szprychy są podwiązane do tych dwóch magistrali. Wynika to z faktu, że to są dwie główne będą, dwie główne kole trasy kolei dużych prędkości w Polsce. I one zbiegają się, one będą krzyżować się zgodnie też z planami zaaprobowanymi na poziomie europejskim w bezpośredniej bliskości centralnego portu komunikacyjnego. Idealnie, my planowaliśmy, żeby, że się spotykają po prostu w centralnym porcie komunikacyjnym. Więc to, co jest tutaj takim przykładem, gdzie byłoby rzeczywiście odejście od koncepcji CPK, to jest rozbicie tego węzła. Powiedzenie, tutaj mamy skrzyżowanie, a tutaj mamy lotnisko w dwóch różnych miejscach. Trzeba by wszystkie... zmienić. Centralne lotnisko. Centralne lotnisko i centralne, zupełnie przypadkowe, zupełnie jakieś, jakieś, zupełnie jakieś przypadkowe centralne skrzyżowanie e, dwóch magistrali. Byłoby to nieefektywne, żeby nie powiedzieć po prostu głupie. A jest w ogóle przestrzeń w tej części kolejowej do jakichkolwiek zmian? Gdzie, gdzieś oczywiście, to Pan Oczywiście, że jest, że jest ponieważ e, sam program na lata 24-30 zakładał fazowanie tych inwestycji, rozwój tych inwestycji yy, dotyczących szprych przez kolejne kilkanaście lat. I oczywiście, jeżeli potoki pasażerskie zgodnie z uaktualizowanymi prognozami powiedzą, określona szprycha się, jak ktoś mówi brzydko, nie spina to nie ma problemu, żeby ją od, odłożyć na przyszłość. Natomiast te dwie, te dwie inwestycje, czyli inwestycja Y i inwestycja CMK Północ, one musio, muszą się wydarzyć, bo inaczej nie mamy do czynienia z Centralnym Portem Komunikacyjnym. I tu niestety musimy stawiać kropkę. Pan Mikołaj Wild, były prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, był naszym gościem. Dziękuję. Panie, dziękuję państwu. A Państwu bardzo dziękuję za uwagę z Panem Bogiem i dobrej nocy.